Cukrzyca to jest choroba przewlekła, nie da się jej wyleczyć. Ja jestem insulinozależnym cukrzykiem, mam pompę insulinową. Mój nieregularny tryb życia dostosowany jest do moich możliwości. Najważniejsi są ci ludzie, którzy mnie otaczają w pracy, moi bliscy, mój zespół, z którym pracuję, który jest bardzo wyrozumiały i w pełni świadomy tego, jakie są moje ograniczenia. Oczywiście nie chodzi tu o to, że jakieś ograniczenia szczególne chora osoba na cukrzycę ma, niemniej jednak mierzenie cukru, dieta i regularność życia ma znaczenie. Rodzina podstawowe. Moi synowie rano budzą mnie zawsze pytaniem, czy zmierzyłaś, co oznacza, czy wiem, jaki mam poziom cukru, a mój partner wie doskonale, kiedy się czuje, patrząc tylko na mnie, mówi, zmierz cukier. I to jest bardzo, bardzo wspaniała sytuacja, bo ja czuję, że oni są ze mną. To jest najważniejsze. Ja cukrzycę podejrzewałem już parę lat temu. Tak naprawdę zanim się wziąłem, dopiero jak już doszedłem do momentu krytycznego, to znaczy, że już po prostu wylądowałem w szpitalu z bardzo wysokim cukrem. I wtedy jakby na poważnie się tą chorobą zainteresowałem. U mnie w rodzinie gdzieś ta choroba zawsze występowała i genetycznie gdzieś jestem obciążony. Moim zdaniem trzeba zwracać uwagę na to, że ta cukrzyca jest obecna w społeczeństwie i moim zdaniem trzeba docierać do ludzi młodych. Przede wszystkim, bo młodość ma swoje prawa, musi się oczywiście wyszumieć, ale to musi trzeba robić mądrze. A co zmieniło w moim życiu? No na pewno uświadomiło mi, co jeść, czego nie jeść. Zacząłem uważać na spożywane produkty. No odrzuciłem ze swojej diety napoje słodzone dość mocno. Nie słodzę, nie używam cukru, przestałem to robić. Z jedzeniem zawsze trzeba uważać, no nawet jak się jest zdrowa w dużych ilościach, no to jednak się gdzieś odkłada. Ale na pewno moje samopoczucie od 3 lat jest lepsze, no nie zasypiam gdziekolwiek popadnie, nie piję aż tyle napojów, nie czuję takiego pragnienia. Nie mam takiej senności jak miałem jeszcze 3 lata temu czy parę lat temu, więc ja potrafiłem zasnąć wszędzie właściwie, więc poprawę na pewno widzę w swoim zdrowiu i swoim jakby samopoczuciu.